Monika Koszwary, wchodzący w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Jest brygada pierwsza, wielka, mobilna, duża. Niemniej jednak, trochę o historii naszych koszar. Koszary powstały, na których się obecnie znajdujemy, w 1853 roku. Jak miały powstawać pierwsze formacje, szańce naokoło twierdzy Przemyśl. Następnie w 1883 zostały te drewniane koszary zburzone, wybudowane obecnie te, które są budynkiem. One stoją tu do dnia dzisiejszego. Do wybuchu I wojny światowej stacjonowały tutaj jednostki artylerii Wojska Cesarsko-Królewskiego, czyli Monarchii Austriackiej. W 1918 roku, w listopadzie, kiedy rozpoczęły się walki ze stroną ukraińską o Przemyśl i o Lwów, o Galicję naszą wschodnią, tutaj stacjonował 6. Stryjski Pułk Piechoty Armii Austro-Węgierskiej. 75% składu osobowego tego pułku to byli Ukraińcy. Natomiast tylko kilkunastu było Polaków. Taki fajny epizod, że ksiądz podpułkownik Panaś, późniejszy dziekan okręgu przemyskiego, dowodził obroną Przemyśla. I na zapleczu Przemyśla, za plecami jego, stacjonował właśnie taki oddział. On przyjechał do Żurawicy, zmobilizował tych kilkunastu chłopaków, którzy wrócili i odbili, przejęli od 2000 ukraińskich żołnierzy koszary polskie. I one od tego momentu zostały nasze, czyli cały czas w Wojsku Polskim. Następnie była wojna polsko-bolszewicka. Do tego czasu, do końca wojny polsko-bolszewickiej, aż do listopada 1920 roku, na terenie koszar nie stacjonowało nic. Żadne wojska. To było jako magazyny utrzymywane, nic więcej. Natomiast wraz z Błękitną Armią Hallera przybył do Polski pierwszy pułk czołgów. To była pierwsza jednostka pancerna Wojska Polskiego. Ten pułk nie miał gdzie się podziać. I w listopadzie 1920 roku naczelne dowództwo wskazało jako miejsce stacjonowania właśnie w Żurawicy. Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dobra, które posiada, ale jego czynów. Nieważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi. 30 maja odbył się piknik integracyjny dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 3 w Przemyślu. Dzieciaki były pod opieką harcerzy z 5. Przemyskiej Drużyny Starszoharcerskiej imienia harcmistrza Zbigniewa Grochowskiego. Zwiedziły między innymi koszary 1. Batalionu Czołgów Żurawicy oraz Fort Werner, gdzie przygotowano dla nich wiele atrakcji, różne gry i zabawy z możliwością zdobycia cennych nagród. Dzieci zostały poczęstowane wypiekami oraz grochówką wojskową. Organizatorem pikniku było Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Już od 2013 roku Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu współpracuje z specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym nr 3 w Przemyślu.
Inwencja ta powstała ze spotkania w Dniu Niepełnosprawnych i wtedy wówczas zarząd stwierdził, że należałoby wspierać opiekę młodzieży, nad młodzieżą niepełnosprawną. Postanowiliśmy organizować 2 razy w roku pikniki. Choć powiem szczerze, że pierwsze wsparcie specjalny ośrodek otrzymał od naszych wolontariuszy, którzy udzielali korepetycje z języka angielskiego, z języka polskiego, z matematyki, fizyki i do dzisiejszego dnia kontynuujemy tę tradycję wolontariatu edukacyjnego. Młodzież studencka udziela młodzieży specjalnego ośrodka właśnie korepetycji. A już po raz 6 dzisiaj spotykamy się na pikniku z młodzieżą niepełnosprawną. Organizujemy to w własnym zakresie dzięki wsparciu różnych sponsorów i także naszych samych członków, czasami nawet z naszych składek również przyznajemy jakieś dotacje. Byliśmy już w Arboretum, byliśmy 2 razy na Kopcu Tatarskim, byliśmy w wiosce Fantazy w Kuńkowcach, byliśmy w willi Bolestraszyce i obecnie jesteśmy na forcie 12 w Żurawicy, gdyż chcieliśmy pokazać młodzieży również jakby ścieżkę historyczną związaną z twierdzą Przemyśl, jeden z najciekawszych, najpiękniejszy fort na naszym terenie. W ten sposób chcemy nie tylko obdarować młodzież różnymi prezentami, uczęstować, ugościć w Dniu Dziecka i na pożegnanie lata we wrześniu, ale chcemy również pokazać miejsca bardzo interesujące w naszym powiecie i teraz właśnie wybraliśmy właśnie gminę Żurawice. Cieszymy się bardzo, że tak przychylnie zarówno tutaj zarządzający fortem, jak i pierwszy batalion czołgów przyłączył się do współorganizacji i udzielił nam wszelkiej pomocy. Tutaj szczególne ukłony należą się dzierżawcy tego fortu, jak również podpułkownikowi Szczepankiewiczowi za to, że nie tylko udzielił poparcia, ale także przedstawił historię batalionu czołgów, przedstawił piękne galowe i polowe mundury, a także wyposażenie tej brygady. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wsparto nas również w przygotowaniu grochówki. Zapewniliśmy produkty na grochówkę, a jak Państwo tutaj widzicie, to właśnie ta brygada częstuje, przekazuje, przygotowała wojskową grochówkę, żeby młodzież też poczuła smak wojskowej potrawy. Należą się szczególne podziękowania również naszym sponsorom. Dużym sponsorem jest punkt informacji europejskiej prowadzony przez panią Agatę Lach, pan Wiesław Kiery, który przekazał obuwie pod prysznic dla wszystkich uczniów internatu specjalnego ośrodka. Dostaliśmy wsparcie również od firmy Erem, od naszych, a od pana Mariusza Frankowa już po raz kolejny darmowy transport młodzieży w miejsce, które z kolei w następnym roku wybieramy. Ukłony się należą również naszym członkom, którzy niebagatelne kwoty przekazali, jak również panu wiceprezydentowi Januszowi Hamryszczakowi za wsparcie w tym działaniu. Myślę, że impreza jest bardzo udana, integruje młodzież niepełnosprawną z naszymi członkami, a również ma efekt edukacyjny, ponieważ młodzież uczy się, poznaje historię, tradycje i miejsca ciekawe turystycznie naszej ziemi przemyskiej. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałę, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy... To tak, z tej strony ochotniczka Karolina Wajda. W tym momencie jesteśmy wśród grupy osób odwiedzających fort. Zapytamy się ich, jak im się podobało zwiedzanie. Cześć, jak się nazywasz? Ola. Możesz nam powiedzieć kilka zdań, jak ci się podobało dzisiaj, jakie emocje, uczucia? Było bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. Cześć, możecie nam powiedzieć, co wam się dzisiaj podobało w dzisiejszym dniu, jakieś wrażenia? Nam się podobało zwierzęta. Jak się nazywa? Wojsko. Jednostka wojskowa. A może chciałbyś kiedyś do wojska iść? Tak, ale to jest dla mnie za trudne. Czemu tak powiedzisz? Bo jakbym był i już by mnie od razu zastrzelili. To jest fajne wojsko, ale to jest niebezpieczne czasami. Fort. Też był ciekawy. Wszystko. Ogólnie było fajnie. Podobał mi się fort, tylko trochę się tam bałam wchodzić. Zwierzątka były bardzo fajne i w ogóle nie wiem co. Wszystko, co tu było, mi się podobało. A może coś w jednostce ci szczególnie utkwiło w pamięci, jakieś sytuacje? Mundury. Wszystkie te strzały i wszystkie rzeczy, które były, przypadły mi do gustu. A który to jest twój piknik z osobami niepełnosprawnymi? Wiesz co, tak dużo ich było, że nawet nie pamiętam. No dobrze, to dziękujemy, trzymaj się, pa. To jest już mój trzeci piknik z osobami niepełnosprawnymi. Za każdym razem mogę powiedzieć z szczerego serca, że za każdym razem są bardzo duże emocje, duże uśmiechu, pozytywne przeżycia, pozytywni ludzie. Bardzo jest fajnie, szczególnie organizatorzy dbają zawsze o to, żeby każdy z nas miał dużo atrakcji, dużo zabawy. My akurat jesteśmy harcerzami z 5. Przemyskiej Drużyny Starszoharcerskiej imienia harcmistrza Zbigniewa Grochowskiego i za każdym razem w takim pikniku uczestniczymy, udzielamy się, pomagamy i z tego miejsca pozdrawiam naszego drużynowego, który tam uciekł, tak? I ogólnie to jest bardzo duże przeżycie, dużo emocji, tak jak już mówiłam. Szczególnie pozytywne jest to, że można pomóc innym. I najbardziej to w tym wszystkim jest satysfakcjonujące. I szczerze mówiąc, zapraszam każdego, bo naprawdę wspomnienia są na długo. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przekonywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera.